tvpodkarpacie.pl. W meczu 15. kolejki 4. Ligi Podkarpackiej drużyna Ekobolu Stali Sanok podejmowała u siebie byłego lidera, Sokoła Sieniawa. Spotkanie toczyło się głównie w środku pola, ale nie brakowało walki i ostrych starć, po których zawodnicy potrzebowali pomocy medycznej. Zapraszamy do obejrzenia najciekawszych akcji oraz wysłuchania pomeczowych opinii. Mecz walki, dużo górnych pojedynków, dużo ślizgów, dużo biegania, ciężkie warunki troszeczkę, bo ostatnio
po tych deszczach, które padały, boisko dzisiaj dosyć takie miękkie, grząskie było, także na pewno zawodnicy moi teraz ten pojedynek będą czuli w nogach, ale chwała im za to, że podjęli walkę z przeciwnikiem, który chce awansować mocno do trzeciej ligi. Stworzyliśmy nie za wiele sytuacji w tym meczu. Można było się pokusić jeszcze może o to ostatnie podanie, dokładniejsze, to coś z tego by może więcej wynikło. A przeciwnik miał może z dwie sytuacje takie też nie stuprocentowe. W końcówce meczu dostał rzut karny w 90 minucie. Mnie to chyba bardziej podłamało jak moich chłopaków na boisku, dlatego że oni jeszcze pokusili się o ofensywną akcję i zdobyli wyrównującą bramkę. I chwała im za to. Cieszymy się z tego jednego punktu bardzo. Fajną akcję rozegrali, bo poszła bodajże, nie wiem, chyba od mojego syna. Tutaj akcja środkiem pola, przegrana piłka na lewą stronę, dośrodkowanie z lewej strony chyba Konrada Kaczmarskiego i tam nagle moich trzech zawodników się znalazło, jak nie w tym meczu, bo zawsze byliśmy osamotnionym kuziem, albo tam Bartek Śracki. No i Kamil Adamiak dopadł do tej piłki i z paru metrów ją zapchał i dobrze, bo nam punktów potrzeba. No, przeciwnik troszkę smutny, bo tam siedzą, wyrywają włosy z głowy, ale nic na to nie poradzimy. Myśmy też w Sarzynie sobie sami bramkę prawie strzelili i trzeba było wracać bez punktów. Sieniawa, wiedzieliśmy, że jest bardzo dobrą drużyną, zresztą zajmowała do tej pory drugie miejsce w tabeli, długo utrzymywała się na pierwszym miejscu. Wiedzieliśmy, że to będzie mecz ciężki, mecz walki, ale myślę, że postawiliśmy twarde warunki i że ten remis nam się należał. Według mnie nie jestem bohaterem jest cała drużyna, bo wszyscy dzielnie walczyli, ale wiadomo, że taka bramka dająca punkt na pewno bardzo mnie cieszy, dlatego jestem zadowolony. TV Podkarpacie.pl